A w momencie, gdy wolne otrzymali Miodrak Dziudowicz i Dejan Damianowicz, Wołkow. No jak na razie takiej czystej, klarownej sytuacji gospodarze nie mieli. No może teraz Wołkow, zagranie w pole karne, szansa i gol! 1-0, 14 minuta spotkania, zamykający akcję Andrija Delibasic, gracz hiszpańskiego Rayo Vallecano, zdobywa swoją piątą bramkę w reprezentacji narodowej. A drużyna Czarnogóry prowadzi 1-0. No to nie jest żadne zaskoczenie prowadzenie gospodarzy w tym meczu. Jeszcze raz akcja Wołkowa, tutaj bardzo ładnie zgrana piłka i po podaniu Wołkowa gol na 1-0 Delibasic. Kasalicza. Ładnie wymienili między sobą piłkę Wołkow i Kasalicza. Nie sięgnął piłki Fatosz Bekiraj, ale był pozostawiony kompletnie bez opieki Andrija Delibasic. I w 14 minucie Czarnogórcy obejmują prowadzenie i tym samym w tym momencie